Dla mnie to jest pasja, to jest coś, co kocham, to jest coś, co nie wyobrażam sobie życia bez tego. Wstaję rano i pierwszy myślę, kurczę, przyjdę do zakładu, co ja dzisiaj będę robił? Aha, dobra, pójdę może na tłoczni, nie, może stworzę nowe emalie, zadzwonię do klientów, może potrzebują czegoś. To jest coś, co napędza mnie do działania. Zaczęło to się około 20 lat temu. Pamiętam, że zatrudniłem się wtedy w emali Olkusz, spółka ZO, jeszcze wtedy była spółka ZO. Później ona się przetoczyła w spółkę akcyjną. Zaczynałem w kontroli jakości, w dziale, gdzie wszystko, co wjeżdżało do fabryki, wyjeżdżało, było kontrolowane przez ten dział. I tam tak naprawdę nauczyłem się tych, już zacząłem się uczyć tych procesów. Teraz tak, z krążka, którego tam wycinaliśmy, prawda? Teraz wam pokażę, jak wygląda tłoczenie. I tak pracowałem, można powiedzieć, do 2018 roku, tylko te firmy zmieniały nazwę, prawda? W 2018 roku firma niestety upadła, zostaliśmy wszyscy zwolnieni i pomyślałem, że warto byłoby odskrzesić tą emalię i w 2019 roku założyłem swoją działalność, Olkuskie Wyroby Emaliowane, gdzie staraliśmy się kontynuować to dziedzictwo tego rejonu. I wszystkie procesy tłoczenia, czy robisz garnek, grondel, czy patelnię, wszystkie wyglądają tak samo, na takiej samej zasadzie. Jeszcze raz spróbuj. To jest fajne, uwierzcie mi, to jest frajda. Naprawdę to cieszy. Blacha to jest specjalna blacha pod emaliowanie. To jest DC04 EK. EK to emaliowanie konwencjonalne. I ta blacha powoduje to, że ta emalia łączy się z tą blachą, bo nie wszystkie blachy są przeznaczone do emaliowania. Znajdujemy się na Wydziale Małych Tłoczni. Pokażę wam teraz, jak się robi ucho do garnuszka, tego olkuskiego standardowego garnuszka. Proszę zobaczyć. Emalia to jest nic innego jak szkliwo, które tutaj widzicie, to jest szkło w różnych odcieniach i glina, która jest potrzebna do emaliowania. I tak naprawdę z tych dwóch składników tworzymy masy emalierskie. Chociaż większość ludzi tutaj z Olkusza powiedziała, że nie jestem w stanie tego zrobić, bo jednak otworzyć taką fabrykę to jest bardzo, bardzo ciężko. Natomiast udało mi się to, ale nie tylko sami, że ja to zrobiłem, ale ci ludzie, którzy tutaj pracują ze mną, to są ludzie, którzy mają prawie 30-40 lat doświadczenia w tym zawodzie. Słuchajcie, w 2018 roku zbierają nas na jedną salę, zwalniają nas, to ludzie, wszyscy byliśmy przerażeni. Wyobrażacie sobie, ktoś, kto pracuje 30-40 lat w jednym zakładzie, zostaje zwolniony z dnia na dzień? Dlatego postanowiłem, słuchajcie, nie martwcie się, zrobimy to. Potrzebujemy troszkę czasu, ale wspólnymi siłami otworzymy tą produkcję. I tak się nam udało. I tak do tej pory produkujemy te naczynia z Olkusza. Słuchajcie, teraz wam pokażę, jak to wygląda. Patrzcie, to jest już kubek poemaliowany, a jeszcze nie wysuszony. Żeby on mógł trafić do pieca, musi być wysuszony. Tutaj już mamy emalię wysuszoną, prawda? Ale tak wygląda po wypaleniu. Patrzcie, jaka różnica jest. Ale jaka różnica w dotyku, możecie zobaczyć. Tu jest skropowate, prawda? A tu już jest idealnie gładkie. I to jest jedyna emalia, która łączy się ze stalą. I teraz na tą emalię będziemy nakładać kolor i wam to teraz pokażemy. Zapraszam za mną. Naczynia z Olkusza były praktycznie, można powiedzieć, w każdym zakątku świata, a w Polsce były rozpoznawalne. Jak gdziekolwiek się jechały, ktoś pytał się, skąd to jest z Olkusza? A, to tam, gdzie garki produkują.
I naczynia, które my produkujemy, to są naczynia, które są produkowane ręcznie, tą samą metodą od 100 lat. Tu się nic nie zmienia. Metoda produkcji naczyń maliowanych jest taka sama, jak na początku, jak to zakładał Westen. Jak zakładał firmę w Olkuszu Westen. I tam proces, cały ten proces, i ten, nie, on jest niezmienny. Maszyny, których używamy, to też są maszyny, które mają ileś tam lat. To nie są nowe maszyny, ale są wyjątkowe i mają swoją duszę i charakter. Ludzie pracują tutaj po to, bo chcą, żeby ta... Chcą mieć tą pracę, chcą pokazać to swoje rzemiosło, że to jest. I oni tak naprawdę napędzają, rozmawiam z nimi codziennie, wiem, jakie mają problemy i robimy wszystko, żeby tu wspólnie z tymi siłami napędzać to, żeby zarażać tą pasją. Jeden z najprzyjemniejszych, najbardziej procesów, które mi się najbardziej podobają, to jest brzegowanie. To jest ten element, gdzie te dziewczyny tymi swoimi paluszkami fajnie nakładają te emali i powiem, że jesteśmy jedyną firmą na świecie, która robi inny brzeg, inne ucho. Ale słuchajcie, ile tam trzeba osób, ile trzeba tych ruchów, bo to tak fajnie wygląda, że tak łatwiej się to robi, ale to nie jest takie proste, naprawdę. To trzeba lata doświadczenia, miesięcy, pracy na tym, żeby ten kobiet brzegował. I te procesy, właśnie te ręczne procesy, które zachodzą w naszej firmie, one są takie fajne, niepowtarzalne. Żeby nam zdążyło trzy szafki. Dobra, super. 5 minut na biało. Dobra, czerwone bardzo. Ucho, czarny brzeg. Tak jest. O, standardowe okuskie. To jest właśnie fajne, że ta fabryka żyje. To nie tak, że to jest wszystko tak stoi. To... Nie, tu trzeba sprzeć z wydziału na wydział. I co nas wyróżnia? Na każdym wydziale, jak coś robimy, każda osoba ma ten produkt w ręce. I co jest ważne? Sprawdzamy wtedy jakość. To nie tak, jak idzie to tysiącami, jak to robią gdzieś tam w Chinach. U nas każdy produkt jest ręcznie malowany i każda osoba go trzyma w rękach i sprawdza, czy ten produkt rzeczywiście się jest taki niepowtarzalny, taki ładny i czy nie ma wad. Chociaż powiem wam szczerze, jak można nie kochać tych produktów emaliowanych, nawet jak mają jakieś wady? Przecież to wszystko ręcznie malowane. To zakochałem się w tym. Słuchajcie, to jest coś niepowtarzalnego, to jest coś, co przychodzi człowiek do pracy i tak naprawdę nie wie, co cię czeka. Mamy około 50-60 artykułów. Produkujemy tu od kubeczki od 6 cm do 12. Talerze płytkie, głębokie, jawki, rondle, dzbanki. Praktycznie można powiedzieć, że całe naczynia retro, które były słynne z Olkusza, są produkowane w moim zakładzie. To jest standardowy olkuski kubek emaliowany. Jest niepowtarzalny i jedyny produkowany tylko przez nas. Proszę zobaczyć, jak on wygląda. To jest jego kształt i charakter. On jest produkowany niezmiennie od 100 lat. Natomiast mamy też inne wyroby, które też są bardzo charakterystyczne, jak na przykład dzbanek. Każdy go zna, bo jak na pewno gdzieś tam na wsi spotykał się z takimi dzbankami. Ale słuchajcie, ale też mamy druszaki emaliowane, które też są bardzo charakterystyczne. Popatrzcie, jakie my wyroby robimy. A teraz was zaskoczę, bo wam pokażę wiadro emaliowane olkuskie. Najbardziej mi przykro z tego, że nasze produkty nie są rozpowszechniane w Polsce. Większość tych produktów trafia za granicę. Wysyłamy naprawdę do Stanów Zjednoczonych, Japonii, Korei, wszędzie. Natomiast bardzo mnie boli to, że produkt nasz, olkuski, nie jest rozpowszechniany tutaj w Polsce, że nie można go do nas dostać. A ze względu na to, że bardzo dużo towaru trafia tutaj na z rynków wschodnich, którzy nas podrabiają. Mówią, że to są produkty polskie i wypychają nasz produkt tak naprawdę z rynku. Wszyscy się ze mnie śmieją, że ja tylko w garnuszku olkuskim emaliowanym piję kawę. I w tym garnuszku mi najlepiej smakuje. Mam tu ciekawy eksponat. Koleżanka zadzwoniła do mnie, Asia, która w sumie pracowała w eksporcie, powiedziała, że Krzychu, znalazłam ciekawy eksponat, podrzucę ci go, bo ty będziesz wiedział, jak on powstał. Ciekawe jest to, że to było wykonane w Olkuszu, ale nie to, jak on wygląda w formie, tylko z czego on jest zrobiony. Popatrzcie, tu dekiel jest zrobiony, w podstawie zrobiona z pokrywki. Tutaj mamy część czarki, taka miska ryżowa, która była produkowana w Olkuszu. Tu mamy wiadro. Tutaj mamy większą miskę czarkę.
A tu zrobione to jest na woblarce. Popatrzcie, z ilu elementów jest zrobiony ten dzbanek. I to jest wszystko ręcznie robione, bo takich dzbanków nie było dużo robione. Maksymalnie było robione 20, może 40 w historii tego zakładu Olkusza. A wiecie, co mnie jeszcze napędza? Napędza mnie to, że mogę robić dla tych dzieci, które tu przychodzą, robić te warsztaty. Słuchajcie, to nie jest fajne, jak dzieci przychodzą i same malują ten garnuszek i po uśmiechach tych dzieciaków widać, że one się cieszą tym, co robią. One u nas tak naprawdę widzą cały ten proces, jak ten proces przechodzi. Od krążka, po tłuczenie, po produkcję mas emalierskich, jak to pokazujemy, jak to się robi, z czego się robi te emalie, po emaliowanie, a na samym końcu one same sobie malują te kubeczki. I później z tymi kubeczkami wychodzą od nas z zakładu. To jest piękne, ten uśmiech na twarzy. Bardzo często się zdarza tak, że mamy tutaj problem, bo to, wiecie, sytuacja jest różna na rynku, ale wtedy przychodzę tutaj do pracy, przebieram się w fartuch, staję z tymi ludźmi i razem pracujemy. I to mnie napędza i zapominam wtedy o tych problemach, przychodząc tutaj do tego zakładu. Tu przychodząc do tego zakładu, zapominam o tym, co się dzieje dookoła. Tutaj tak naprawdę zaczynam czuć, że żyję, że cieszę się tym, co robię. Krzysztof, to mały prezent od naszego partnera WD40. Tutaj na pewno się to przyda. Tyle tak maszyn jest to. Super, bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję Wam. Okej, okay, dziękujemy również. Dziękuję bardzo. Czujesz, że odniosłeś sukces? Jeszcze nie. Jak spotkamy się za 20 lat, to powiem, że odniosłem sukces. Na razie ta firma dopiero raczkuje, ona dopiero powstaje, bo tak naprawdę my od nowa odtwarzamy te produkty, ale już to są lata pracy, ciężkiej pracy po to, żeby ta emalia zaistniała. Jak za 20 lat się spotkamy, albo za 10 i będzie, ta firma będzie tutaj w tym samym miejscu, to powiem, że odniosłem sukces. Swój sukces, jeżeli chodzi o siebie, to można powiedzieć, że tak, jestem zadowolony z tego, co udało mi się osiągnąć. Taka swoja satysfakcja, że mimo to, że wszyscy mówili, że się nie da tego zrobić, że to jest zbyt trudne, że nie ma takiej możliwości, że ja jednak udało mi się to zrobić, dzięki tym ludziom notabene, ale cieszę się z tego.